że nie jest to dobry wynik, bo Olimpia jako Beniaminek tutaj drugiej ligi gościła nas tutaj w Elblągu. Przyjechaliśmy na pewno tutaj po 3 punkty, niestety nie udało się dowieść tego wyniku, chociaż były podstawy, żeby ten wynik dowieść do końca, no ale niestety taka jest piłka, gramy dalej, cała liga przed nami. Czy rywal was czymś zaskoczył, czy po prostu, nie wiem, no tak musiało być? Mieliśmy dobrze przeanalizowanego rywala, wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać, wiedzieliśmy, że się cofną, że to my będziemy grali w ataku pozycyjnym. Na to się też przygotowaliśmy cały tydzień, także na pewno wiedzieliśmy o rywalu to, co trzeba było wiedzieć. Nie ma co ukrywać, że wiele zespołów będzie właśnie grało tak cofniętych i wy będziecie musieli grać tym atakiem pozycyjnym, o którym powiedziałeś, także jeszcze chyba troszkę pracy przed wami właśnie w tych elementach piłkarskiego rzemiosła. No tak, można powiedzieć, że tak, bo jest to pierwszy mecz w lidze. Puchar Polski też rządzi się trochę innymi prawami, bo graliśmy z rywalami wyżej notowanymi, także te mecze też inaczej wyglądały. No cóż, no dzisiaj nie udało się wygrać tego meczu. Próbowaliśmy oczywiście tym atakiem pozycyjnym stworzyć sobie dogodne sytuacje. Nie było tego za wiele w tym meczu, no ale też nie w każdym meczu będziemy grać ładnie piłką i wygrywać. Przed wami mecz z kolejnym Beniaminkiem, z Wartą Poznań. Scenariusz, jeżeli chodzi o właśnie o to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o te cofnięcie rywala, chyba może być podobne. Zgadza się. Gramy u siebie. To rywal tak naprawdę podejdzie do nas z większym respektem niż my do rywala. Oczywiście nikogo nie lekceważąc, ale no tak jak mówisz, my jesteśmy faworytem, chcemy awansu i to my będziemy atakować w tym meczu. No co, no na pewno głupio się zachowaliśmy, nie da się ukryć tego. No, bramkę do szatni dostajemy, tak, na 1-1 w 41 minucie. Potem wychodzimy, mamy swoje założenia, strzelamy tą bramkę na 2-1. No i mogło się zdawać, że będziemy kontrolować ten mecz do końca spotkania. Tak, no, może niepotrzebnie cofnęliśmy, nie wiem, na analizę przyjdzie jeszcze czas. Cofnęliśmy się, dostaliśmy tak samo. No, karnego zrobiliśmy, 2-2, no i szkoda, no, na pewno szkoda. Ja tak sobie to wyobrażaliśmy, mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i następne mecze już będą pod nasze dyktando. Powiedz mi, bo tak wydawało się, zwłaszcza w pierwszych fragmentach tego spotkania, troszkę nerwowości po waszej stronie, bo czasami oddawaliście za darmo piłkę rywalowi i z tego się robiły groźne kontrataki. No tak, no w pierwszej połowie właśnie dużo tej nerwowości było, nie wiem, czy jakaś bojaźń była w nas, nie wiem, nie mogę tego no po prostu zrozumieć tak samo. Parę zagrań tak samo mi się trafiło, takich nerwowych. No ale w szatni sobie powiedzieliśmy parę słów, no i wyszliśmy na tą drugą połowę ze świadomością, że my jesteśmy lepszym zespołem, musimy kontrolować tą grę, no i było już lepiej, tak? Przed wami spotkanie z Wartą Poznań. Coś jeszcze takiego, co się rzuca w oczy, to bramki tracone w końcówkach i chyba nad tym również będziecie musieli popracować. No tak, tak jak mówiłem, no na analizę przyjdzie jeszcze czas, może się właśnie za bardzo cofnęliśmy po tych bramkach, no i to była tą przyczyną. Nie chcemy jeszcze nic mówić, bo no po prostu nie chcę, no i mam nadzieję, że właśnie z tą Wartą Poznań no, wyciągniemy wnioski i wszystko będzie bardzo dobrze wyglądało. A powiedz, jak fizycznie wytrzymaliście to spotkanie? Myślę, że dobrze jesteśmy przygotowani. No, te dwa razy widać było no, w Pucharze Polski, dwa razy po 120 minut graliśmy, nie łamaliśmy się, wszystko fajnie wyglądało. Tutaj było te 90, no może po nogach trochę było czuć tego pucharu, ale nie da się tego usprawiedliwić wynikiem. Nie? Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i dobrze to będzie w dalszych meczach wyglądało.